Cuda eucharystyczne zdarzały się od początku istnienia chrześcijaństwa. Ich szczególny rozkwit miał miejsce w momencie gorących teologicznych debat na temat samej eucharystii. W kościele toczył się spór, czy konsekrowana hostia jest rzeczywistym ciałem Chrystusa, czy też może jedynie symbolem. Cud w Legnicy wpisuje się w scenariusze znane od lat i jest to kolejny punkt na długiej liście cudów eucharystycznych. Do tego zdarzenia doszło 25 grudnia 2013 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Jacka w Legnicy. Przy udzielaniu Komunii Świętej, konsekrowana hostia upadła na posadzkę. Została ona podniesiona i złożona do naczynia z wodą. Proboszcz kościoła pod wezwaniem Świętego Jacka, ksiądz Andrzej Ziombra 4 stycznia 2014 roku. Wraz z innymi kapłanami udał się, aby sprawdzić, czy konsekrowana hostia, która upadła na ziemię, już się rozpuściła w wodzie. Ponieważ od zdarzenia minęły prawie dwa tygodnie. Od razu zauważono, że hostia nie uległa rozpuszczeniu i że pojawiło się przebarwienie koloru czerwonego na około jednej piątej powierzchni. O tym zdarzeniu poinformowano biskupa. Biskup powołał komisję teologiczną i naukową której zadaniem było obserwowanie zjawiska. Ponadto, zauważono, że wraz z upływem dni przebarwienie na hosti zmieniło kolor z intensywnego czerwonego na kolor brązowawy. Następnym krokiem było zlecenie zakładowi medycyny sądowej we Wrocławiu pobrania materiału badawczego 26 stycznia 2014 roku. Szczegółowo o sposobach pobrania próbek i o wynikach badań. Mówiła dr Barbara Engel, kardiolog, która została zaproszona przez ówczesnego biskupa Legnickiego do prac w komisji. Próbki zostały pobrane zarówno z samego komunikantu, jak również z kielicha, w którym był przechowywany, pobrano też próbki wody. Wina i innych komunikantów, z których część została wcześniej pobrana do konsekrowania podczas Mszy Świętej. Łącznie było to 15 próbek. Pierwsze wyniki badań dotarły z Wrocławia w połowie marca. Opisano w nich struktury włókniste przypominające włókna mięśnia serca. Przeprowadzono kilka kolejnych badań uzupełniających w tym mikrobiologiczne, grzybicze czy DNA. Instytut Medycyny Sądowej we Wrocławiu w pierwszej analizie wykluczył od razu obecność bakterii lub grzybów, które zabarwiają się na kolor czerwony. Druga analiza histopatologiczna wykazała, że niektóre fragmenty wydawały się być częściami tkanki mięśnia sercowego. Uzyskany obraz histopatologiczny był pokazywany kilku innym naukowcom, którzy skłaniali się do wyrażonej opinii o włóknach mięśnia sercowego. Komisja podjęła decyzję, aby jeszcze zlecić ponowne badania w innym miejscu. Wybrano zakład medycyny sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Przesłano te same preparaty, które były badane we Wrocławiu oraz dodano jeden nowy. Tu zastosowano między innymi do badań mikroskop UV w filtrze pomarańczowym, czego rezultatem było stwierdzenie, iż badany materiał jest pofragmentowanym włóknem mięśnia sercowego. A taki uzyskany obraz towarzyszy najczęściej agonii. Przeprowadzone badania nie doprowadziły do wyjaśnienia samego mechanizmu powstania tego wydarzenia ale dokonano szczegółowej analizy i opisu tego, co zostało przesłane do badań. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego po zakończeniu analiz wydał komunikat, w którym stwierdził, że w obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe, zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. Obraz jest najbardziej podobny do mięśnia sercowego ze zmianami, które często towarzyszą agonii. Kolejnym krokiem po uzyskaniu opinii naukowców było przedstawienie tych faktów w styczniu 2016 roku przez obecnego biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Ta wydała swoje zalecenia. Zgodnie z którymi przemieniona hostia ma zostać wystawiona w specjalnej monstrancji, aby wierni mogli oddawać cześć relikwii. Biskup zalecił także upowszechnienie informacji o cudzie oraz prowadzenie odpowiedniej katechezy dla wiernych. Zalecenia te były uroczyście ogłoszone we wspólnocie parafialnej św. Jacka w niedzielę 10 kwietnia 2016 roku. Biskup legnicy, zbigniew Kiernikowski. Ogłosił podczas mszy, że zgodnie z wytycznymi stolicy Apostolskiej Polecił księdzu proboszczowi Andrzejowi ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia relikwii tak, aby wierni mogli oddawać jej cześć w należyty sposób. Dla kapłanów i wiernych był to ewidentny cud. Warto zaznaczyć to, że wyniki badań są podobne do wyników cudu eucharystycznego z Lansjanów z VII wieku oraz innych cudów do których doszło w ostatnich latach. Na przykład w Sokółce w 2008 roku, lub w mieście Tixtla w Meksyku w 2006 roku, czy w Buenos Aires w Argentynie w 1996 roku. Wszystkie zgromadzone dowody i fakty każą nam wierzyć, że to wydarzenie, mówiąc językiem prawniczym, ma znamiona cudu eucharystycznego.